Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Przed nami główne obchody Święta Miasta. Na rynku na dużej scenie zobaczymy m.in. podniebny spektakl nawiązujący do historii Nysy. Będą gwiazdy muzyczne, ale na scenie przede wszystkim zobaczymy dorobek artystyczny mieszkańców naszego regionu. Początek wydarzeń już dzisiaj o godzinie 16. Święto Miasta rozpocznie jarmark produktów lokalnych. Stoiska z bogatym asortymentem będą rozlokowane jak przy okazji ostatniego jarmarku świątecznego. Nie zabraknie stoisk z jedzeniem, rękodziełem, drobnymi upominkami, czy też zawsze cieszącymi się powodzeniem, miodami, ceramiką i wypiekami. Będzie także sporo atrakcji dla najmłodszych, więc nasze pociechy z pewnością nie będą mogły narzekać na nudę. Karuzele staną tym razem przy ulicy Brackiej. Będzie m.in. młyn oraz karuzela wenecka. Sama scena stanie przy Galerii Nyskiej, a strefa gastronomiczna będzie ulokowana na placu przed biblioteką. Do poniedziałku rynek będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Podobnie ulica Bracka oraz ulica Świętego Piotra przeznaczona dla wozów technicznych. 8 września o godzinie 17 zagra dla nas lokalny zespół Horyzont. Burmistrz Nysy na część oficjalną zaprasza na godzinę 18. Nie zabraknie rysu historycznego miasta, mini recitali uczniów PSM i przemówień gości. Po nich odbędzie się widowisko muzyczno-multimedialne Wszystkie drogi prowadzą do Nysy. Widowisko zilustruje muzyka Macieja Muraszko w wykonaniu Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Patryka Sikory. Narratorem będzie Artur Żmijewski. Setki gości z zagranicy, na pewno masa turystów, ale najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy Nysy chcieli wziąć w tym udział i mam nadzieję, że wezmą. 3-dniowe uroczystości, kulminacja w piątek od godziny 18 tak naprawdę. Piękne widowisko, które będzie w sposób taki bardzo kolorowy i dla ciała, i dla zmysłów. Pokaże nam historię naszego miasta, powiedzianą przez mieszkańców Nysy, którzy zgłosili się do projektu, i też przez zawodowych, profesjonalnych artystów. Piękny pokaz, kapitalna sceneria, dwa ogromne telebimy, plus scena oczywiście, jedna z największych, jaka stała na nyskim rynku. Warto przyjść, poświęcić parę godzin i wziąć udział w obchodach Święta Miasta, czyli święta wszystkich mieszkańców Nysy. Jednym z akcentów przypominających o bogatej historii miasta będzie film Nyski wehikuł czasu. Ciekawą atrakcją będą również pokazy mobilnego spektaklu Iskry Niepodległej. To świetna okazja do pokazania dzieciom i młodzieży historii Polski przy pomocy nowoczesnych technologii. Atrakcja będzie dostępna przez cały weekend. W sobotę od godziny 11 na dużej scenie będziemy mogli podziwiać rodzimych artystów. Zobaczymy m.in. przedszkolaki w strojach z epoki. Przed wieczorną gwiazdą muzyczną zespołem Jam wystąpią wokaliści Nyskiego Studia Piosenki Dariusza Orłowskiego. W niedzielę odbędzie się msza święta w intencji mieszkańców. Po niej rodziny zapraszamy na ulicę zamkniętą, gdzie rozstawione będzie miasteczko zabaw i animacji. Przy okazji warto także odwiedzić Plac Paderewskiego, gdzie odbędzie się Święto Miodu. Stoiska będą dostępne od godziny 11.30. Z kolei Muzeum Powiatowe w weekend zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 10 września o godzinie 17 w Bazylice Mniejszej przed nyską publicznością wystąpi flecistka Martyna Klub-Śradny oraz organista Tomasz Głuchowski. W programie znajdą się utwory przede wszystkim kompozytorów żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Koncert jest częścią cyklu Krajobraz Muzyczny Śląska, w czasie którego eksponowane są pięknie brzmiące organy regionu. Dla tych, którzy mają sportowe zacięcie, przygotowano kajakowe wyzwanie. 800 okrążeń wokół Fortu Wodnego. Na pływanie zapraszają członkowie klubu Szarotka. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziemy na stronie i Facebooku gminy Nysa. Trwa przebudowa dawnego stadionu miejskiego przy ulicy Kraszewskiego. To inwestycja Nyskiej Akademii, która oprócz nowych funkcji sportowych obiektu planuje wybudowanie budynków dydaktycznych i dużego parkingu dla studentów. Przypomnijmy, że w zeszłym roku stadion w użyczenie uczelni nieodpłatnie przekazała gmina. Teraz dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie może udoskonalić i poszerzyć ofertę edukacyjną. Z nowej bieżni oprócz studentów będą mogli korzystać także mieszkańcy miasta. Pierwszy etap inwestycji ma potrwać kilkanaście miesięcy. Nysa zyska nowy obiekt sportowy już w przyszłym roku. Trwają ostatnie odbiory drogi zbiorczej na osiedlu na dawnym poligonie. Droga ma podwyższone standardy bezpieczeństwa i powstała z myślą nie tylko o bieżących potrzebach mieszkańców, ale także na skutek dalszych planów rozwoju miasta w kierunku obwodnicy.
Inwestycja wykonywana przez firmę Adamiec kosztowała blisko 11 milionów złotych. Równolegle trwa budowa dróg wewnętrznych na osiedlu. W tym tygodniu wykonawca rozpoczął wylewanie pierwszej warstwy asfaltu. Oby inwestycje zostały dofinansowane z funduszy rządowych. Gmina konsekwentnie stara się o pozyskanie kolejnych funduszy zewnętrznych na dalsze niezbędne inwestycje w Nysie, a także w sołectwach. Pod tym względem Nysa jest liderem w naszym województwie. Przypominamy o trwającym przetargu na działki w pobliżu hali Nysa. Przy ulicy 11 listopada do nabycia jest nieruchomość zabudowana o powierzchni ponad 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Przeznaczenie podstawowe tego terenu to miejsca postojowe i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z zabudową usługową o średniej intensywności, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków usługowych i mieszkalno-usługowych. Cena wywoławcza to ponad 2 miliony złotych, a przetarg odbędzie się 22 września w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Kolejowej. Obecnie gmina prowadzi kilka ciekawych przetargów na nieruchomości w rynku, czy też nad Jeziorem Nyskim, gdzie przyszły nabywca będzie mógł postawić na przykład hotel.